Zastanówmy się, ile wśród liczb od 0 do 999 jest takich, do zapisu których użyto między innymi siódemki. Mogą to być przykładowo liczby 7, 77, 97, 987 i tak dalej. Zacznijmy od tego, że gdybyśmy te liczby oglądali na liczniku, liczby jednocyfrowe wyglądałyby tak. Liczby dwucyfrowe wyglądałyby tak. Pokazujemy tylko te początkowe i końcowe, ale wszystkich jest ich naturalnie 100. Trzycyfrowe wyglądałyby tak. Liczb od 0 do 999 jest 1000, ponieważ pierwszą cyfrę możemy wybrać na 10 sposobów, drugą także na 10 sposobów i trzecią także na 10 sposobów. Zatem 10 razy 10 razy 10 daje 1000. Aby ułatwić sobie obliczenia, nie szukajmy tych liczb, do zapisu których użyto między innymi siódemki, ale znajdźmy liczby, do zapisu których siódemki nie użyto. Zatem każdą z tych trzech cyfr będziemy mogli wybrać tylko na 9 sposobów, ponieważ nie będziemy mogli użyć siódemki. Będziemy mogli użyć tylko 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9. Zatem pierwszą cyfrę możemy wybrać na 9 sposobów. Do każdego takiego wyboru możemy dopasować drugą cyfrę także na 9 sposobów. Daje nam to 9 razy 9, czyli 81 możliwości. Do tego możemy dopasować trzecią cyfrę także na 9 sposobów. Da nam to 81 razy 9, czyli 729 możliwości. Zatem znaleźliśmy wszystkie te liczby, do zapisu których nie użyto siódemki. Jest ich 9 do potęgi trzeciej, czyli 729. Jeżeli odejmiemy tę liczbę od liczby wszystkich liczb od 0 do 999, to otrzymamy wszystkie te, do zapisu których użyto między innymi siódemki, czyli 1000 minus 729 daje 271. A więc liczb, do zapisu których użyto między innymi siódemki, jest dokładnie 271. www.interklasa.pl. Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.